Siemanko, ja jestem Carlos. Dzisiejszym materiałem miał być motovlog, ale Carlos oczywiście zapomniał sprzętu do nagrywania i będzie tylko relacja z wyprawy, w której zadania były dwa. Pierwsze, sprawdzić ile Romek pali na 100 km. Zobaczymy, czy się to uda zrobić. I drugie zadanie, zjechać z zajebistej... Jak to się nazywa? Z toru saneczkowego, dokładnie. Jak zwrócić uwagę na to, że Paweł się nie ogolił. Tomek się uśmiecha i wszystko jest spoko. Jak zwykle Romed i Romedka 125 i Soft na propsie. Dokładnie. Weekend jest, trzeba korzystać z pogody. Krótka wycieczka. Zapraszam! Powiedz, że później trzeba składać, tak? Żeby się nikt nie potknął i nie przewrócił. Poskładane. Niestety, jak widać, Romedka 125 jest nieskładalny. Proszę bardzo. No, proszę powiedzieć z drugiej proszę. Strony. A z drugiej strony jest awaria. Dobra, zapraszam Was do dalszej części materiału. Tutaj wcześniej będzie krótki wstępik, jak jedziemy, no ale tam niestety się nic nie będę odzywał, także do zobaczenia na torze saneczkowym. Siemanko, ja jestem Carlos. Jedziemy! Tam można normalnie parkować. Jak widać na załączonym obrazku, reakcja bodyguarda była błyskawiczna. Bardzo
żeby nie było, że się nie uśmiecham na filmikach. Fajne. Takie podobają mi się takie najkedziki. Takie najkedy są fajne. Będziemy zjeżdżali z broni. W czym? W kasku? No. Kurde, ty dobry pomysł. Zaraz zamówisz sobie kamerę, stary. Ale będzie śmieszne. Mamy bilety, ciśniemy na wyciąg. Ej, jaki wyciąg, kurwa? Nie, wyciąg? Na tor. Na tor. To ja wziąłem ten saneczkowy, czy na ten? Saneczkowy, dobra. A jaki inny byś chciał? No nie wiem, myślałem, że na ten wyciąg, wiesz. Aha. Dobrze, że powiedziałeś, że nie. Gdybyś znowu powiedział wyciąg, to byśmy mogli się przejechać na ławkach. Na ławkach? Saneczek nie było, ale też było zajebiście. Dobra, ja wolę iść po trawie. A gdzie ja schowałem rękawice i te rzeczy? Do plecaka chyba, tak? Ale jestem gość, ja nic nie pamiętam, co robię. Patyczka zapomniał, mikrofonu zapomniał. Nie, mikrofon masz, tylko nie masz. No, to wszystko jedno. Nie nagrywa się dźwięk i już. Dobra, ciśniemy na ten tor. Tylko będziemy musieli z tym pakunkiem tam wejść. Z jakim pakunkiem? No z plecakami, z tym wszystkim. No, przecież kask na głowę, nie? Kask na głowę, okej. W razie czego? Kask na głowę zawsze na propsie. Ja to ten. Generalnie to tam szatnia była. Ale mówię, jakby miały saneczki wypaść z tego, z szyn, to jestem odporny, nie? Rękawiczki też założę. I bilet? No, ciśniemy. Najszybszy mózek. Ciepło. Rozwiń sobie te swoje zajebiste wentylatory. Jak będziemy tak jechać, to się schłodzę szybko, nie? Schłodzi się. Hamować. O Boże, po niemiecku to nie napisane. Na razie wjeżdżamy sobie elegancko. Oj, wiecie co jest najlepsze? Wjazd tutaj jest lepszy niż... Znaczy dłuższy niż ten zjazd będzie, ale chciałem jeszcze zaznaczyć, że trochę wyglądamy debilnie w tych kaskach, no ale co poradzić, jak nie ma co z kaskami zrobić. Moi drodzy, po tej kilkuminutowej przejażdżce relaksującej dojechaliśmy w końcu do końca. Dajcie, już startuję w bolidzie. Kurde, jak w bolidzie bez skitu. Ogień! Ej, to co? Cały czas na pełnej. Na pełnej kurwie, dawaj. Ale to tutaj jeszcze chwilę poczekamy. Robimy odstęp, żeby nie dogonić po prostu wapniaków. Dobra, wracam. Jedziemy!
to trzeba hamować. A tu mamy zlot szerszeni. No, ale zobacz, jest mocowanie nowe. Wszystko jest. Dobra, ciśniemy teraz na stację. To jest 78 km. Kurde. Co? Ile kilometrów do stacji? A no ile jest do stacji? Znaczy nie, chodzi mi ile potrzebuje, ile musimy coś zrobić. No jest 78, a musi być 100, czyli... Aha, czyli jeszcze 22? No. No to kurde, chłopie, to do Piotrkowa dojedziemy. Nie, kurde, a nie, 22, no. Dojedziemy do Piotrkowa? No kurde, no spokojnie. To jedziemy testować, ile Romek pali na stówkę. Do zobaczenia na stacji. Moi drodzy, ciepnięte 100 km równiutko wymierzyliśmy z Tomaszem. No, 100,5, no nie da się tak równo tego domierzyć. Tomek będzie trzymał kamerę, ja będę lał. Tutaj nagrałem wcześniej, jak lałem do pełna, zobaczycie do jakiego poziomu doszło to paliwo i teraz też postaram się trafić w ten sam moment, że tak powiem, i zobaczymy, że to zeżarło. Tomek, trzymaj. Tomek uczy, że nie powinno się tankować na siedząco i może ma rację. Niestety jesteśmy na Lugoilu, ja nie mam dobrego zdania o tej stacji. Mam nadzieję, że to nie woda leci. Jak pali więcej niż 3, to znaczy, że gaźnik do regulacji. Wlewam tłuszcze, nie wiem czy w tle, czy nie, zobaczę jak to w montażu wyjdzie, do jakiego poziomu to dolałem. O kurde, nawet przelałem trochę. Wyleję coś. Trudno. Chciałbym zaznaczyć, że Paweł kiedyś pracował na stacji. O, widziałeś? Połknął, kurde. No. Okej, dobra, teraz już jest taki poziom, jak tankowałem wcześniej, także... Zeżar, a pół litra więcej niż powinien. No nie, wnioski będą później. Także plan wykonany w 100%, sanki zaliczone, pomiar na stówkę zaliczony. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego materiału. Jeszcze to chcę wrzucić swoje 3 grosze. Chcę wrzucić swoje 3 grosze, ponieważ plan nie został wykonany w 100%, ponieważ Carlos tępy chuj zapomniał tego telefonu, żeby nagrać dźwięk.